Okej, to wracamy teraz chyba do hotelu, tak? No, bo już tak, ale nie jesteście głodne, bo ja powiem wam szczerze, żebym jeszcze coś zjadł, bo już to świeże powietrze... Serio? Naprawdę, to świeże powietrze tak ze mnie wyciągnęło. Dawkę mięsa wykorzystałeś już na cały tydzień. Zjedzmy dirty water hot doga. Kostek jest bardzo dobrym kierownikiem wycieczki, ale generalnie chodzimy w takie miejsca, jakie on sobie zaplanuje. Chodźcie tam na hot dogi pójdziemy, co? O Boże. Jezu, Kostek! Kostek jest beznadziejnym kierownikiem wycieczki, bo on myśli tylko o jedzeniu. Bardzo się cieszę, Kostek, że idziemy kolejny raz. Że idziesz na hot doga. Pojechałem na bryczkę, to chodźcie coś zjemy. No niech je, no. Jeszcze by nam padł tam gdzieś, czy coś by mu się stało. No niech je. Poproszę jednego hot doga z kapustą i ogórkami. Pickles. Dirty water hot dog jest to hot dog z brudnej wody. Jedna z takich tradycyjnych nowojorskich potraw, którą można spotkać praktycznie na każdym rogu Nowego Jorku. I dziewczyny widzę, że też są zachwycone takimi hot dogami. Przypalony tuż śmierdzi, tu jest zimno, ja już chcę do domu. Ja nie wiem, jak można jeść hot dogi z tych but. Tam tak brzydko pachnie, nie wiadomo, jak się robi to jedzenie, ile się robi to jedzenie. Ja go podziwiam, ja zastanawiam się, jak on dzisiaj na rejsie wytrzyma po tym hot dogu, no ale zobaczymy. W każdym mieście, w którym jestem, staram się próbować lokalnych potraw. Nie jest to jakaś bardzo zaskakująca potrawa, ale na pewno smakuje inaczej niż w Polsce. Idziemy. Tyle szczęścia w jednej bułce.